nie sądzę, żeby stopy procentowe były na takim poziomie, jak jest dzisiaj, więc no będziemy mieć, słuchajcie, no tak się po prostu strzyże barany. No i szacuje się, że to jakby zwiększy popyt na kredyty o 10%. To jest sporo, naprawdę sporo. Przy jakich parametrach się opłaca teraz zamienić kredyt ze zmiennymi na stałe, albo wziąć taki kredyt? Biznes Rider. Cześć, witam Was w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Ronald Szczepankiewicz. Piąteczka. Ronald jest ekspertem od kredytów, jest autorem książki Tajna broń kredytobiorcy i już był dwukrotnie w tym kanale, natomiast bardzo dużo się dzieje na temat kredytów stoprocentowych, rynku nieruchomości, więc postanowiłem nagrać dla Was taki odcinek specjalny, który będzie mówił o kredytach. Dla osób, które, jeżeli jesteś osobą, która dzisiaj myśli o kredycie, kupienie własnego mieszkania, bądź masz kredyty, masz i myślisz, co z nimi zrobić, jak dzisiaj sobie z nimi poradzić, co się może będzie działo, ten odcinek jest dla Ciebie, bo takie tematy będziemy właśnie poruszali. Ronald od 12 lat jest ekspertem i zajmuje się kredytami. Tych kredytów udzielił już 1 100 000 000. Dokładnie. To jest bardzo dużo. I ma wiedzę ekspercką. Często występuje na różnych wydarzeniach. Sam Ronalda zapraszałem na moje konferencje dotyczące właśnie nieruchomości, że powiedział o rynku, o kredytach. I dzisiaj będziemy się starali odpowiedzieć na wiele pytań, które między innymi są od Was. I jakbyś mógł powiedzieć w dwóch słowach, jakby czym się zajmujesz zawodowo dzisiaj? Jakby skąd ta Twoja ekspertyza jest? Okej, no zajmuję się 12 lat kredytami. Pomagam osobom takim jak Ty, między innymi, drogi słuchaczu, uzyskać finansowanie na zakup zakup nieruchomości, tak? Czy to dla siebie, żeby tam zamieszkać, czy to w celach takich typowo inwestycyjnych. Tak to wygląda, w dużym skrócie. Okej. Okay. I no jesteśmy po podwyżkach, bo nagrywamy ten odcinek, słuchajcie, dużo się dzieje. Nagrywamy go dzisiaj, jest 14 kwietnia 2022 roku, także za chwilę może być, to się zmienić. Dzisiaj mamy stopy procentowe na poziomie 4,5% po ostatniej dużej podwyżce. No, tak. Wszyscy byli zaskoczeni. Jastrząb powiedział, podwyższamy o 1, a nie o 0,7 albo 0,5. Tak? Więc jesteśmy wszyscy eksperci są zaskoczeni, miało być inaczej. Natomiast co to zmienia dla takiego zwykłego Kowalskiego, który ma dzisiaj ratę z marżą stałą, ale jakby zmienną procentowaniem, tak? O ile średni kredyt rośnie i jak to wpływa na budżet domowy? No, wpływa bardzo mocno na pewno, tak? Jakby wzrost rat jest odczuwalny. Kto ma kredyt hipoteczny ze zmiennym oprocentowaniem, czyli jak większość, pewnie w okolicach 98% Polaków na ten moment, ten czuje, że te raty podskoczyły do góry. No, można powiedzieć, że średnio, jeżeli ktoś brał kredyt w ciągu ostatnich, powiedzmy, 3 lat, to jego raty podskoczyły o jakieś 70% do góry. Czyli są 70% większe niż te, które są w tym momencie. 80%, tak? 70-80, tak. To jest już jakby, to już jest odczuwalne, bo pierwsze podwyżki były tam 100, 200, 300 zł, to jeszcze można jakby zapomnieć o tym, tak? Jakby. Ale teraz, co Ty uważasz, bo przy takich dużych wzrostach, jak się może w ogóle rynek zachować i czy prognozujesz, że będzie na przykład duży wysyp mieszkań, które będzie można kupić właśnie z takich procentowych kredytów, albo czy w ogóle Polacy nie spłacają kredytów w tym momencie? Okej, okay, no to po kolei jakby sobie będę tutaj odpowiadać. No przede wszystkim ludziom się wydaje, że z racji tego, że jest tak, że raty tak mocno urosły, no bo jednak to jest spory wzrost, prawda? To nie jest, wiesz, tam wzrost, tak jak powiedziałeś, o 100 zł, 200 zł, tylko jak ktoś miał ratę, powiedzmy, 2000, to ma teraz tam 3500, powiedzmy. No i ludziom się wydaje, że z racji tego, że jest tak duży wzrost rat, to za chwilę, jak grzyby po deszczu, będą jakieś bankructwa osób fizycznych, sprzedaże mieszkań, spadki cen nieruchomości o 50%. Otóż nie, moi drodzy, no to się po prostu nie wydarzy. To, co mamy w tym momencie, jeżeli chodzi o stopy procentowe i taki jednak spory wzrost raty, to jest jednak cały czas za mało, żeby tak doprowadzić rynek do takiej sytuacji, że ceny będą ostro spadać. Tak to jest z mojej perspektywy. No, PKO BP przeprowadziło bardzo jakby solidną analizę. Wiele różnych czynników wzięli pod uwagę i dochody, i oszczędności na przestrzeni ostatniej dekady i jeszcze dalej. No i wynika z tej analizy po prostu tyle, że Polaków stać na ten moment, żeby płacić tak wysokie raty. I oczywiście nie mówimy o jednostkowych przypadkach, gdzieś tam ktoś w jakimś mieście, jakaś jedna osoba. Stać się prasę, tak, i tak. Akurat mu się pogorszyło. Dokładnie. Mówimy o jakby ogóle.
Więc jeżeli chodzi o ogół społeczeństwa, stać Polaków na to, żeby te raty płacić. I ja tak samo myślałem, że wjechał COVID i można powiedzieć, że było sporo, spodziewaliśmy się sporo bankructw firm, szczególnie gastronomicznych. Widać było, że była migracja z gastronomii do innych branż, później ciężko było ten rynek odbudować. I wydawałoby się, że będzie sporo właśnie właścicieli firm, ludzi, którzy mają biznesy, pobankrutowali. No ich nie ma, ich nie widać, jakby nie widać tych bankructw, nie widać tego wszystkiego. Zostało to zalane jakby pieniędzmi. I ja też się spodziewałem, że po COVID-zie będziemy mieli teraz maj, czerwiec, lipiec, wysyp tanich mieszkań, okazji. No i się rozczarowałem, no COVID mnie rozczarował bardzo i jakby nie ma tego. I myślę, że tu może być taka sama sytuacja, ale pamiętasz, jak były kredyty frankowe, prawda? I też wiele osób, raty im rosły, nagle kurs się zmienił, oczywiście. Razy dwa, i raty im rosły razy dwa. I oczywiście, że było sporo osób, które były niewypłacalne, sporo osób. Było część osób, które były niewypłacalne. Więcej niż wcześniej, jak można tak powiedzieć. Więcej niż wcześniej i szczególnie w tej strukturze kredytu. Ale czy to zmieniło rynek nieruchomości, żeby te oferty nagle weszły i były? No nie. No jakby one nie zmieniły ogółu, one nie zmieniły rynku. Nie wpłynęły tak naprawdę. I nie mówi się o falach bankructw, o tragediach rodzinnych. Oczywiście, to jednostkowo są tragedie. Tak? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Ale no, jakby moje zdanie jest podobne jak twoje. Warto jeszcze tutaj dodać, na obronę tej tezy naszej, no bo zobaczymy, co przyniesie przyszłość, tak? To są jakby takie twarde dane fundamentalne, które my tutaj wyciągamy i mówimy na ich podstawie, co może się wydarzyć, ale jak będzie, to do końca też nie wiemy. Natomiast to, co warto odnotować, to to, że większość osób, które brało kredyty w Polsce, i nie mówię na przestrzeni ostatniego roku, tylko w ogóle, czyli to się działo i teraz, i 10 lat temu, i 15 lat temu, i miesiąc temu, to były osoby, które brały kredyty z jednak no, nie minimalnym wkładem własnym, tylko minimalnie 30-procentowym. Także znowu pamiętajcie, mówimy o średniej, także nie tam jakoś jednostkowe przypadki, tylko średnia. No więc jeżeli mówimy o tak dużym wkładzie własnym, to oczywiście wiele, grono z tych osób będzie, to osoby tu będą, które na przykład powiedzmy rodzina im dała, rodzice powiedzmy, tak, tam się ktoś dołożył do tego i tak dalej, ale jednak większość z tych osób to są osoby, które po prostu oszczędziły te pieniądze. Więc one mają tak. Bufory jakby też często na czarną godzinę i te bufory jeszcze są te takie składziki albo takie spichlerze, można powiedzieć, są jeszcze pełne, tak? I jeszcze jesteśmy po no, 10 latach rozwoju i wzrost wynagrodzeń. Dokładnie, trzeba to jakby zrozumieć, prawda? Że mieliśmy 10 lat rozwoju na rynku polskim, ludzie zarabiają wyraźnie więcej niż 10 lat temu. Czy są bogaci? Na pewno nie będą. Natomiast tych pieniędzy na rynku jest cały czas dużo. I ja jeszcze bym takie coś zwrócił uwagę, to, o tym rozmawialiśmy też w kuluarach, że załóżmy, mówi się, że około połowa mieszkań kupowanych w ostatnich latach to były mieszkania kupowane na kredyt. Natomiast w strukturze tej połowy nie było tak, że 100% było kredytowanych, tylko było te 70% kredytu, tak? Jest, tak. Niektórzy brali połowę kredytu, niektórzy brali tylko 50 tysięcy, bo im tyle brakowało, więc... Słuchaj, dużo osób brało 30% tylko kredytu, a 70% gotówki. Bo tyle im brakowało, bo ceny urosły, bo kiedyś mieli na mieszkanie, dzisiaj już nie mają na mieszkanie i sobie wzięli tyle. I teraz takie osoby w ogóle nie są zagrożone tym, bo one mają ratę, na którą ich stać, więc musimy to wziąć pod uwagę. Ja jeszcze zwrócę uwagę na jedną rzecz. Że rynek hipoteczny to jest rynek, który ma dopiero 20 kilka lat. Tak naprawdę. W Polsce. W Polsce, tak, no bo wiadomo, że. I wcześniej nie było tych produktów. Albo te produkty były bardzo drogie i niedostępne totalnie dla ludzi. I kupowało się mieszkania tylko i wyłącznie za gotówkę. Deweloperzy budowali za gotówkę ludzi, często bez ustawy deweloperskiej. Ten rynek był trochę taki wolna amerykanka, ale no, dzisiaj większość, bo ponad tam 70 czy 80% mieszkań w Polsce jest nieskażonych hipoteką, niedotkniętych. W ogóle hipoteką są czyste od obciążeń, bo mieszkania budujemy jako naród, jako Polska od dziesiątek lat. Tak? Czyli te hipoteki, te księgi wieczyste są zakładane, ale one były czyste. Teraz dopiero zaczęliśmy je hipotekować i to jest jakby przez 20 lat wybudowaliśmy dużo mniej niż przez ostatnie 100 lat, tak? Nieruchomości, więc może cały rynek jest zakredytowany na 20-30% maksymalnie, a nie, nie wiem, jak w Stanach na 80 na przykład, tak? Czy tam, czy dużo wyższe odwrotne wartości mamy. Tak, 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 rozumiem to, oczywiście. Więc jakby ja też nie spodziewam się, nie mówię, żebym nie chciał, żeby jakieś okazje się pojawiły na rynku. No właśnie. Ale te no, okazje tak. Zawsze były, zawsze byli ludzie, którzy wpadli w pętlę zadłużenia, nabrali kredytów, nabrali, nie wiem, biznes im nie poszedł. Czy jakieś inne w ogóle. Tak. Różne są kolej losy, prawda? I zawsze jest. No, ja się dzisiaj no, nie spodziewam, że... Poza tym też się mówi, nie wiem, czy słyszałeś o tym,
że ma być jakiś program pomocy właśnie dla tych, którym się stopy procentowe podnosi. Mhm. Wiesz co, no to jest znowu taki populizm, ponieważ ten program już istnieje i on był aktualizowany wielokrotnie, chyba ostatni raz w 2021. I on polega na tym, że jeżeli masz problemy ze spłatą kredytu, to możesz wziąć udział w takim programie, dostać po prostu dofinansowanie. To jest kolejna pożyczka, tym razem nieoprocentowana, więc to jest bardzo ważne. Nie wchodzimy w kolejną spiralę zadłużenia bezsensownego. No i ona faktycznie jest doraźna. To jest jakby taka pomoc już jakby ostateczna, tak? Jest wiele innych sposobów po drodze, żeby sobie poradzić z tą ratą. Biznes Rider. Powiedz, Roland, czy to jest dobry moment, żeby brać kredyt hipoteczny? To zależy wszystko oczywiście od naszych możliwości i naszych potrzeb, tak? No, wyobraźmy sobie sytuację, gdzie ktoś ma odłożone pieniądze, stać go na spłatę tak wysokiej raty, jaka jest dzisiaj, takiej, jaka jest dzisiaj, bo to, czy ona jest wysoka, czy jest niska, to jest pojęcie względne tak naprawdę. Więc jeżeli kogoś stać na dzisiejszą ratę, ma zdolność kredytową, ma pieniądze odłożone na czarną godzinę i ma potrzebę zakupu nieruchomości, to tak, jest to jak najbardziej dobry moment. A dlaczego to jest dobry moment? Bo, czy dlatego, że marże mogą spadać? Albo już spadły? Marże, czyli ten element oprocentowania kredytu. Zysku dla banku, tak? Tak, tak. No, powiedzmy, marża jest stała, niezmienna przez cały okres kredytowania i jakby dobierając ofertę banku, czy to będzie bank A, czy bank B, to właśnie na tym się skupiamy, jeżeli szukamy tej niskiej raty, czyli najniższa marża. No i te marże są wyraźnie niższe niż te, które były powiedzmy jeszcze pół roku temu. Prosty przykład. To by można było wskazywać na to, że jak były niskie stopy, to banki wiedzieli, że ludzi na to stać, to podwyższali marżę, która była na całe życie praktycznie. Tak, a dzisiaj, kiedy no nie mają przestrzeni do tego, no to obniżają marże. Obniżają marże, bo muszą być konkurencyjni. Wiedzą, że ludzi nie będzie stać na wysokiej marży. Tak jest. No, to jest troszeczkę tak jak powiedzmy na odwrót jak z akcjami. Akcje kupujemy jakieś powiedzmy spółek, kiedy one są nisko i mamy perspektywę, że będą wysoko. Z kredytami może powiedzieć, jest troszeczkę na odwrót. Bierzemy wtedy, kiedy są drogie oprocentowania, ponieważ one za jakiś czas mogą spaść. I może być tak, że nie wiem, weźmiemy kredyt, ktoś wziął kredyt 2 lata temu z marżą załóżmy 2,5, a dzisiaj ktoś weźmie kredyt z marżą 1,5, załóżmy. 1,8, 1,7 tak, na przykład, tak. To już jest. Miejmy nadzieję, że one jeszcze zlecą. A de facto będą mieli taką samą kwotę kredytu, a inne raty, tak? O 1% albo tam Tak, to jest sporo, prawda? To jest sporo i jakby jak to się ustabilizuje, no to wygraną będą te osoby, które wezmą dzisiaj. My nikomu nie namawiamy na break. Dużo na to wskazuje, że tak może być, tak? Ponieważ oczywiście no nie wiemy, co przyniesie przyszłość. Tak, natomiast ta różnica będzie, więc to jest takie było, taka, wiecie, no 2 lata temu było nisko, ale no, mówiło się o tym, że stopy mogą urosnąć, chociażby NBP nas okłamywał, mówiąc, że nie urosną stopy. Nie, niemożliwe, że to by było szkolnym błędem. Proponuję, żebyś na następnego Biznes Ridera wziął tutaj pana Adama Glapińskiego, niech pogada. Nie wiem, wydaje mi się, że ten fotel może go parzyć, tak? Że myślę, że ogląda go więcej jego przeciwników niż zwolenników, dlatego myślę, że niekoniecznie, tak? Mówi się o tym, że ci, którzy brali kredyt 2 lata temu, gdy WIBOR szorował dno, to są przegranymi. Ale jaka to jest kompletna nieprawda. Ktoś, kto kupił wtedy mieszkanie, zarobił. I to sporo na wzroście ceny nieruchomości. Tak. Oczywiście, że rata jest droższa, natomiast wartość jego majątku urosła, czyli on za pieniądze banku, na koszt banku, można powiedzieć, że skorzystał z rosnącego rynku nieruchomości. Tak, czyli, tak jest. Dlatego jakby to mieszkanie sprzedał, de facto to zyska na tym dużo więcej niż ten, który dzisiaj weźmie kredyt z niższą marżą, ale za wyższą kwotę wartości mieszkania. Tak. No i teraz może się okazać, powiedzmy, że ktoś, jeżeli kupi mieszkanie w celach inwestycyjnych, na przykład będzie chciał je wynajmować lub czysto spekulacyjnie, no to będzie miał kilka scenariuszy. Albo ceny zostaną w miejscu, albo spadną, no to może dokupić następne po niższej cenie, albo wzrosną, no to jego, no każdy z tych scenariuszy ma coś dobrego do zaoferowania. Jeżeli ktoś jest inwestorem, to już bez względu na to, czy kupuje w kredycie, czy kupuje za gotówkę, to każdy moment rynku daje zarobić, no po prostu. Okej, a wyobraź sobie sytuację, że masz przyjaciela, który ma kredyt i te raty są coraz wyższe do niego, dociskają go, to co byś mu poradził? Że widzisz, że już generalnie dochodzi do korka, tak pod korek już jest jakby, może nie zakredytowany, ale raty rosną i zjadają jego wynagrodzenie tak naprawdę. I co byś mu radził, jakie ma opcje wyplątania się z tej sytuacji, żeby wyszedł obronną ręką?
Dobrze, no to jakby tak mówiąc zupełnie serio, to przejrzałbym przede wszystkim jego wydatki na początek, bo często się okazuje, że większość ludzi nie pisze swoich wydatków, nie analizuje przychody, koszty miesięczne, żyje tak po prostu na czuja i później się okazuje, że nie starcza do pierwszego, niekoniecznie z tego powodu, że raty wzrosły, chociaż to ma też duży wpływ, ale może dlatego, bo ktoś wydaje dużo pieniędzy w jakieś wydatki, których w ogóle nie ma pojęcia. Więc to jest tak, i mówię zupełnie serio, to się tak często zdarza, że warto od tego zacząć. Natomiast jeżeli ktoś faktycznie rozumie, na co idą te wydatki i mu nie starcza, no to rozwiązań jest kilka. No przede wszystkim możliwy scenariusz to wydłużenie okresu kredytowania, tak? Spadnie nam rata, powiedzmy o kilkanaście procent, w zależności od tego, jaki mamy okres kredytowania, ile nam jeszcze pozostało tego kryzysu, spadł i tak dalej, i tak dalej. Czy tutaj jest badana zdolność kredytowa przy wydłużeniu? Niekoniecznie powinna być, ale może być, tak? To zależy od banku. Nie będę mówił, że tak jest, bo po prostu może tak być, tak? Może być, że bank sprawdzi mu jeszcze raz zdolność kredytową. No z innych jakby tutaj rzeczy, no co nam tutaj zostaje? Jeżeli ktoś ma możliwość nadpłaty tego kredytu, to też spowoduje, że ta rata spadnie, no bo kapitał będzie mniejszy do oddania. Możemy zamrozić stopy procentowe na okresy od 5 do 10 lat, czyli okej, rata nie spadnie, ale też nie wzrośnie, co też jest ciekawym rozwiązaniem, na pewno o tym porozmawiamy dzisiaj, przecież do tego jeszcze wrócimy. No, możliwości jest sporo, natomiast no jest jeszcze przecież sprzedaż mieszkania, no to jak gdzieś na samym końcu, tak? No bo z różnych względów ludzie tego nie chcą robić. Ja też bym tego nie rekomendował, bo tak naprawdę mamy dzisiaj kredyt, nie wiadomo, czego jutro dostalibyśmy dzisiaj i wszyscy trzeba korzystać ze wszystkich innych alternatyw, zanim to mieszkanie sprzedamy. No chyba, że ich mamy dużo i nie mieszkamy tam, no i tak naprawdę no tak, na przykład chcemy czuć się bezpiecznie i chcemy jakby mieć z tym... Ale moim zdaniem jakby lepiej zachować wartość pieniądza w majątku, który finansuje Ci bank po oprocentowaniu niższym niż wartość inflacji. No dokładnie. Niż, bo i tak jesteśmy do przodu, bo gdyby stopy były 10%, a inflacja byłaby 5, no to wtedy byśmy byli w plecy, tak? Ale no raczej... Ale wiesz, to też warto wspomnieć, bo ludzie tego nie rozumieją. Słuchajcie, no jeżeli masz kredyt oprocentowany nawet powiedzmy 8% w skali roku, a inflacja odczyt ostatni był 10,8, to ty płacisz ratę co miesiąc kapitałowo-odsetkową, ale jeżeli byśmy... To się dokładnie ze sobą dodaje, czyli oprocentowanie kredytu i inflacja w tym przypadku akurat odejmuje, jesteśmy do przodu od tej operacji. O te 3% plus jeszcze... No, pytanie, jak inflacja to jest jakby zbiór, prawda? Natomiast ceny nieruchomości nieraz są szybciej, nieraz są wolniej, ale to mniej więcej o tyle jesteśmy do przodu, plus no, możemy z tego mieszkania korzystać albo je wynajmować i zarabiać na tym, tak? Więc... Patrząc na dane statystyczne, przytoczmy ich kilka, ostatnio mi wspólnik podsyłał, pozdrawiamy Cię Krzysiek, 46 lat ostatnie, jeżeli chodzi o ceny nieruchomości na świecie, obroniły się ponad w okolicach tam 2-2,5 punkta procentowego ponad inflację. Jeżeli chodzi o Polskę, ostatnie 15 lat bardzo podobne tutaj są jakby warunki, także mówimy o średnich, tak? Tak. Więc tak, inflacja jakby nieruchomości potrafią się obronić przed inflacją. Business Rider. Okej, okay, a jakie jeszcze narzędzia byś poradził komuś, co dzisiaj jest dociśnięty tym kredytem i on jest coraz droższy dla niego, tak, żeby... No ja bym, jeżeli mówimy o inwestorach, to ja bym przycisnął najemców, żeby więcej płacili, tak? No mamy teraz kwiecień, jest masa możliwości, jeżeli chodzi o wynajem. Możemy zakończyć polubownie oczywiście umowę z obecnymi najemcami, poszukać następnych, tak? To jeżeli ktoś wynajmuje, no słuchajcie, dzisiaj mamy taki moment, że chociaż ceny wynajmu już przekroczyły te, które były przed pandemią, czyli rekordowe, to i tak jest ekstremalnie tanio na to, co się dzieje na rynku. No dzisiaj mamy po prostu przeogromny popyt na wynajem, szczególnie jakby dwie rzeczy się dzieją. Pierwsze to, mniej ludzi stać na kredyty, więc poszli w stronę wynajmu. Musieli pójść, by zostali wynajęci. Musieli, tak. Więc oni to zrobili i ceny jeszcze przed rozpoczęciem wojny na Ukrainie znacząco
wzrosły ceny najmu. I co ciekawe właśnie, że to nie jest kwestia tylko i wyłącznie wzrostu cen mieszkań, albo wzrostu stóp procentowych, ale też i rekomendacji KNF-u, który oczywiście powiedział, że no nie tylko stopy, ale też i stopy plus 5, tak? A to jeszcze na to rynek nie zdążył zareagować, bo to weszło dopiero 1 kwietnia. Tak. My nagrywamy w połowie kwietnia, więc 2 tygodnie to jest na rynku, więc to kolejny jest dowód na to, że ludzie pójdą w stronę wynajmu, bo ich na to pchają ich tam po prostu. Tak, nie mają możliwości niektórzy. No i jeszcze emigracja, tak? No i na to wszystko tam jeszcze uchodźcy, weszło tak. 1,5 miliona uchodźców, którzy gdzieś tam są. Są to ludzie, którzy potrzebują wynajmować, są to rodziny całe i oczywiście trzeba im pomagać. Natomiast pamiętajcie, ja to powtarzam już nie jednym wywiadzie, bo gdzieś tam dostałem komentarze negatywne na ten temat, ale zrozumcie, że jest masa ludzi z tych uchodźców, których stać na to, żeby wynajmować i oni chcą, oczekują konkretnego standardu, chcą za to zapłacić. No ciekawostką jest to, że ja wynająłem właśnie rodzinie z ukraińskiej i oni przyjechali tutaj do Polski lepszym samochodem niż ja jeżdżę, tak? To się droższym wartościowo, albo podobnej wartości. I wynajmowali mieszkanie, które było mniej warte niż ich samochód, tak? No. I oczywiście, że to jest jakiś tam ułamek tylko i wyłącznie, ale no, ja jakby... No na przykład my mamy w tej chwili, jak przyjechałeś do mnie, no to w tym momencie u nas wynajmuje, znaczy mieszka z nami Katia, dziewczyna z Ukrainy, która przeprowadza się za chwilę do Torunia, znalazła pracę, jest programistką, świetnie mówi po angielsku, świetnie mówi no oczywiście po rosyjsku, ukraińsku, po polsku nie potrafi powiedzieć nic, ale to jest kwestia czasu, kiedy powinien się nauczyć. Nie potrzebuje w ogóle. Ona jest zatrudniona w firmie jako programistka, w firmie, której mówią po rosyjsku w ogóle, więc tak to wygląda, no i ją stać na wynajem, no po prostu, takich ludzi będzie dużo. No jest dużo czynników, które będą ten rynek najmu pchały, tak? Czyli podsumujmy, uchodźcy, którzy dzisiaj niektórzy pracują zdalnie, niektórzy pracują, albo mają środki do tego, żeby pracować. Inflacja. Inflacja gigantyczna i... Mniejsza podaż na rynku pierwotnym. Tak, mniejsza podaż na rynku pierwotnym, to o tym jeszcze możemy porozmawiać. Program, który wchodzi, że nie trzeba będzie wkładu własnego tak. W maju, to też jest bardzo ciekawe. Ma spowodować... A możesz coś więcej o tym powiedzieć, o tym programie? W dużym skrócie wygląda tak, że jeżeli znajdziesz nieruchomość, która łapie się w limity, to będzie pewnie tania nieruchomość gdzieś na obrzeżach miasta, ale jednak będą takie nieruchomości, to no, państwo polskie dołoży Ci te 10% wymagane do wkładu własnego, czyli będziesz mógł kupić nieruchomość z wkładem własnym do banku równym 0%. Tak? Także no, to jest... bardzo duży game changer. Oczywiście wszystko zależy od tych wskaźników, no bo pytanie, jakie nieruchomości się załapią na te dopłaty. Pewnie te deweloperskie i pewnie te najtańsze, tak? No bo państwo nie będzie to dopłacało. No tak, bo to też jest pomoc właśnie dla tych ludzi, których nie stać do tej pory, bo nie mogli zebrać tych z różnych względów. No i szacuje się, że to jakby zwiększy popyt na kredyty o 10%. To jest sporo. Naprawdę sporo. Tak. No właśnie, bo popyt na kredyty dzisiaj spadł przez to, że właśnie jest mniejsza dostępność, jest większa niepewność. Żyjemy w... Rekomendacje KNF. Tak, rekomendacje KNF i jakby ten popyt spadł. I jak to wygląda o ilość wniosków kredytowych? Ile było w tamtym roku, ile było w tamtym kwartale, a ile jest w tym roku? Okej, więc trzeba zrozumieć, że zeszły rok, 2021, to był rok rekordowy nie tylko na rynku nieruchomości, ale też hipotek. No oczywiście one są ze sobą bardzo mocno powiązane. Natomiast gdzieś pod koniec roku, w październiku, była pierwsza podwyżka stóp procentowych i od tamtej pory widać takie delikatne jakby hamowanie rynku hipotek w Polsce. No im bardziej stopy podnoszą, tym wcale to się jakby nie rozpędza, po prostu idzie tak, coraz ten popyt jest mniejszy. No i dno takie, jeżeli chodzi o popyt na kredyty, osiągnęliśmy gdzieś, można powiedzieć, w lutym 2022. W marcu było gigantyczne odbicie. Anomalia, można powiedzieć, ponieważ od 1 kwietnia wchodziła nowa rekomendacja KNF. I wszyscy chcieli się wyrobić, tak? Chcieli się wyrobić, więc pewnie kwiecień będzie znowu słaby, no bo wiesz, wyssało trochę tych ludzi z kwietnia, poszli w marcu, złożyli wnioski. Zobaczymy, co będzie w maju, pewnie odbicie, później lipiec, sierpień to są takie miesiące, które no niekoniecznie zawsze były super, jeżeli chodzi o liczbę sprzedanych kredytów i znowu września zaczyna. Tak, musimy pamiętać, że jakby ten boom, który był w 2021 roku, to nie jest kwestia tego, że nagle tam bańka się napompowała nieruchomości, tylko że mieliśmy, przed tym był 2020 rok, gdzie była pandemia, wiele osób się wystraszyło. To był popyt skumulowany tak naprawdę. Nie ma bańki. Więc jakby te piki
One musiały być, bo narosły na 21 rok. No i teraz, nawet jeżeli nic by się nie zmieniło, to podejrzewam, żeby było w miarę stabilnie, tak? A teraz są czynniki, które zmniejszają jakby to zapotrzebowanie na te kredyty. I moim zdaniem, jako inwestora, który jest na rynku, to lepiej, bo to, co się działo, te wzrosty cen, które były, były jeszcze w miarę akceptowalne dla mnie, ale były, stały się coraz bardziej niebezpieczne. Oczywiście niebezpieczne są wtedy, kiedy mamy wzrost rzędu 5-10% w skali miesiąca, a nie w skali roku, bo jeżeli nam urosły ceny o 12-15%, to jeszcze jest do przeżycia, to jeszcze może się obronić, jeżeli za tym są fundamenty pod tytułem inflacja, jakieś otoczenie inflacyjne typu skumulowany popyt, który się wstrzymał w ostatnim czasie itd., itd. Dlatego dopowiem coś. 2006 rok. Wpisałem sobie w internecie ceny nieruchomości 2006 rok. Są jeszcze artykuły, można spokojnie odnaleźć je. I powiedzmy, były tam takie teksty, że podsumowywali kwartał 2006 roku. I Warszawa. Pierwszy kwartał 2006, wzrost cen transakcyjnych nieruchomości 18%. Tak. Kwartał. Drugi kwartał 15%. Trzeci kwartał coś znowu około 8% i czwarty znowu 10%. W jeden rok mówimy. Czy my mieliśmy takie wzrosty kwartalnie? Nie mieliśmy. Roczne tak naprawdę, więc jesteśmy... Tak, według mnie nie było bańki. Są fundamenty ku temu, żeby te ceny tak po prostu rosły i są fundamenty dalej, żeby rosły. No zobaczymy, co przyniesie przyszłość, tak? Oczywiście nie jesteśmy tutaj, wiecie, nie znamy, nie mamy szklanej kuli, natomiast więcej jest na tak, żeby ceny rosły. Popyt oczywiście może gdzieś tam wyhamować, ale on nie spadnie do zera. To też trzeba mieć na uwadze. Nastawiamy się raczej na wzrosty. Bo ludzie cały czas jakby muszą kupować mieszkania. Nie mówię, że w takiej skali jak dzisiaj, ale muszą gdzieś mieszkać. Rodzą się dzieci, powiększają się rodziny, więc ta płynność cały czas będzie. Ona może być mniejsza, może być większa, ale płynność na tym rynku no, cały czas będzie, tak? I choćby minimalna. No zobacz, 1,5 miliona Ukraińców, niech kilka procent tylko kupi, powiedzmy 1%, 2%, to już mamy kilkadziesiąt tysięcy transakcji. Ale w 2020 roku 2000 mieszkań kupili Ukraińcy w Polsce, a PKO szacuje, że w ciągu kilku lat Ukraińcy kupią 230 tysięcy mieszkań. Czyli to jest tyle mniej więcej, ile budujemy w ciągu roku. W roku, tak. Tak, więc jakby to... W rekordowym roku. To jest właśnie, to jest, pokazuje, że tam są pieniądze, oni, część tu zostanie, część tu się osiedli. Tak jest. I teraz ja sobie uświadomiłem taką jedną rzecz, że państwo nasze, teraz nie krytykując ani nie oceniając, czy to będzie dobrze, czy źle, to życie pokaże. Ciężko mi teraz to ocenić. Natomiast robi wszystko, żeby ci uchodźcy z nami tutaj zostali i się zakorzenili. Zobaczcie, od razu zaczęli wydawać im PESEL-e. Wpuszczają bez żadnych szczepionek, bez żadnych testów, bez niczego, gdzie my jako Polacy musieliśmy to mieć. Tak? Bardzo duże ułatwienia. Plus dodatkowo otwarcie szkół i wypchnięcie prawie że na siłę tych ludzi do polskich szkół. No bo jeżeli ja bym był uchodźcą i ja bym chciał pojechać na miesiąc, na dwa, na trzy, żeby się sytuacja unormowała, to bym ostatnią rzecz, którą robił, to bym wpychał, nie wiem, dziecko do jakiejś zagranicznej szkoły i je stresował. A tutaj mamy od razu na dzień dobry 70 tysięcy dzieci do polskich szkół. I gdyby oni mieli wrócić, to by nikt ich tam nie wysyłał. Prawda? Więc jakby to pokazuje, że nastawienie jest takie, może jest jakiś tym interes gospodarczy. Tak jakby moja intuicja mówi mi, że raczej na tym zyskamy jako państwo, bo to jest tak. to są często młodzi ludzie, którzy mają kompetencje i mogą się tu asymilować razem z nami. Według mnie ta dekada, którą jeszcze mamy przed sobą, bo jest dopiero 2022, to będzie dekada, która będzie bardzo duży, towarzyszyć nam będzie bardzo duży wzrost, jeżeli chodzi o PKB Polski, to będzie coś niesamowitego. No i też dobrobyt tutaj w Polsce, także jeżeli tak faktycznie będzie, no to ceny nieruchomości będą rosły dalej, no bo po prostu tak to wygląda. Mi się wydaje, że z tym dobrobytem to może być różnie. Dobrobycie rozumiane ogólnie dla wszystkich, bo no są jeszcze takie czynniki, może poza rynkiem mieszkaniowym, ale no, te przerwane łańcuchy dostaw, jeżeli chodzi o żywność. I tutaj ja gdzieś tam obserwuję to, co się dzieje za granicą i no, przed nami jest prawdopodobnie kryzys żywnościowy i może być tak, że niestety ci ubożsi, i przez to, co się dzieje z podatkami, przez to, co się dzieje, jakby, no cały świat idzie w tym kierunku, żeby to ci ubożsi stali się jeszcze ubożsi. I no ci, którzy byli średni, prawda. No i być może po prostu my jako naród, albo ogólnie cała Europa zubożeje przez braki żywnościowe, przez drożyznę, przez inflację. I no, ja słyszałem wczoraj, że właśnie że nasz rząd wymyślił sobie winnego inflacji, Putin, nazwał Putin inflację, żeby generalnie od siebie to strzepnąć i powiedzieć, to nie nasza wina, to wina Putina. Oczywiście to ma wpływ, prawda?
na to. Natomiast znaleźli sobie winnego, idealnie to podpasowało, żeby nie oskarżyć rząd o to, że nic nie robi właśnie, żeby było lepiej. A propos rządu i wysokich stóp procentowych, no to dzisiaj czytałem jakąś taką propozycję, pod którą podpisuje się Donald Tusk, że chcą przywrócić WIBOR sprzed podwyżek, czyli jakby taka tarcza antykredytowa, antywzrost, no rozumiecie, o co mi chodzi, tak, że jeżeli by coś takiego wprowadzili, co jest bardzo, ale to bardzo na rękę, no po prostu polityką, bo zyskuje w tym momencie elektorat, no bo ludzie po prostu chcieliby płacić niższe raty, więc jeżeli przywrócą WIBOR, nawet tylko i wyłącznie dla kredytobiorców sprzed podwyżek, no to raty znowu diametralnie spadną i to jest bardzo mocno na tak, jeżeli chodzi o po prostu o opinię społeczną, więc prawdopodobnie do tego dojdzie. To nie bylibyśmy pierwsi w Europie. Viktor Orban, jego rząd na Węgrzech to zrobił. Tuż przed wyborami, na 6 miesięcy, przywrócili WIBOR sprzed WIBOR, ich odpowiednik, tak, oczywiście. A może tylko teraz zwalniają, znaczy przyspieszają, żeby później zwolnić. Czyli... No rozumiem, co ci chodzi, tak, że nagle będą tymi, tak, którzy tak, uchronili. Podwyższą po to, żeby powiedzieli, musieliśmy, ale my jako dobry rząd, tutaj dla Kowalskich, a szczególnie beneficjentów i generalnie osoby starsze i generalnie gorzej sytuowane, wam tutaj zrobimy bonus, promocję i dla was będą inne warunki niż dla rynku finansowego, niż dla firm, niż dla wszystkich innych. Znaczy, pewne jest to, że w tą stronę to idzie. To jest teraz taki temat hot, będzie o tym wszędzie mówione, więc opinia publiczna będzie coraz bardziej świadoma tego, co się dzieje, coraz bardziej będzie się domagać, ponieważ wszystkie te jakby wywody polityków mówią, że to nie wasza wina, że wy zostaliście oszukani, że jednak te raty wzrosły i tak dalej. Słuchaj, ponieważ ja u siebie też prowadzę kanał na YouTubie związany z kredytami hipotecznymi, to moim obowiązkiem jest, żebyśmy pogadali chwilę jeszcze o kredytach ze stałym oprocentowaniem. No właśnie, miałem też o to zapytać. Zapytać właśnie o te kredyty. Jak można je dostać? Czy one się opłacają? Czy są... To jest dobry deal, żeby dzisiaj wziąć taki kredyt. I co z osobami, które mają już kredyty właśnie ze zmiennymi stopami, czy tam ze zmiennym oprocentowaniem? Więc słuchajcie, no teraz dzisiaj jest taka propaganda na rynku, że kredyty ze stałym oprocentowaniem to są jedyne te słuszne rozwiązania. I ja bym chciał, żebyście zrozumieli, że tak nie do końca może być. To jest jakby pierwsza rzecz. My to nagrywamy w połowie kwietnia, wy to oglądacie troszeczkę później, więc prawdopodobnie w momencie, kiedy oglądacie oprocentowania kredytów, stałe oprocentowanie dla kredytów hipotecznych już dobija w okolicach 9% w skali roku. I teraz, jeżeli ktoś zaciągnie tego typu kredyt, zamrozi swoje oprocentowanie na 9% w skali roku na najbliższe 5 lat, to według mnie taka osoba straci, ponieważ średnie oprocentowanie kredytu w najbliższe 5 lat, prawdopodobnie mówię, nie znam przyszłości, będzie poniżej 9%. Czyli tak, zobaczcie, jeżeli ktoś dzisiaj zamrozi na 9%, na 5 lat, a niektórzy mrożą na 10 lat, no to w perspektywie 10 lat nie sądzę, żeby stopy procentowe były na takim poziomie, jak jest dzisiaj, więc no będziemy mieć... Słuchajcie, no tak się po prostu strzyże barany. Dzisiaj banki mówią, bierzcie kredyty hipoteczne ze stałym oprocentowaniem, i ludzie są namówieni, biorą. Za chwilę WIBOR spadnie, banki przyjdą i powiedzą, hello, mamy lepsze oprocentowanie zmienne, na niższe oprocentowanie, ale z wyższą marżą. Mhm, tak. Bo na czym zarabiają banki? Na marży, bo WIBOR to jest jakby koszt, po którym bank bierze pieniądze i móc pożyczy dalej... od innego banku, tak. Tak, od innego banku. A marża to jest to, na czym zarabia bezpośrednio na nas, tak, nie? Tak, czyli taka prowizja jakby, tak? czy tam jakiś zysk. Prowizja co miesiąc, powiedzmy. To jest, słuchajcie, też bardzo ważna rzecz, bo jeżeli coś wychodzi z inicjatywy banku, no to bank sobie to przekalkulował na tym, żeby zarobić na nas. Tak, zawsze zarobić, tak? Zawsze. I teraz albo więcej, albo po prostu dużo, tak? To tak, no tak, w takiej zasadzie. Tak jak ja mówię, albo dużo, albo bardzo dużo, nie? I teraz, no dokładnie. I teraz wydaje się, że jak dzisiaj weźmiemy stałe stopy, to bank zarobi bardzo dużo. Tak, i to było tak, że to banki nie chciały stałego oprocentowania, oprocentowanie stałe zostało wymuszone na bankach poprzez Komisję Nadzoru Finansowego. I gdy to weszło, wy nawet pewnie nie pamiętacie, że to było, ponieważ pies kulawą nogą się wtedy tym nie interesował. To był lipiec, kwiecień 2021. Mówiłem o tym u siebie na kanale, że jak coś takiego weszło przy tak niskim oprocentowaniu, warto w te kredyty po prostu wtedy wchodzić. Ile wtedy było w tamtym roku na przykład? No ja wziąłem taki kredyt tuż przed podwyżką stóp procentowych, mam oprocentowanie 3,8. Mhm. A ile miałeś wtedy na zmiennych? 3,3? 3,2?
Ja wziąłem kredyt z minimalnym wkładem własnym, 90%, bo już wtedy inflacja była 4%, więc no, po prostu trzeba było brać, ile tylko dali. No i dobra, i wróćmy. Czyli wtedy KNF wrzucił to, taką rekomendację na banki. Banki to bardzo niechętnie robiły, tam przedłużali te terminy, bo banki tego nie wprowadzały. I to był sygnał, że warto było to rozważyć. Ale dzisiaj jest już odwrotna sytuacja. Dzisiaj już kredyty ze stałym oprocentowaniem są praktycznie po takim samym koszcie zaciągane, jak kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. I to może być sygnał. Mhm. Właśnie, że banki wiedzą więcej. Banki wiedzą więcej. Wiedzą więcej i wiedzą, że już być może te stopy nie pójdą do góry, albo wręcz się zmniejszą. I teraz okej, okay, czyli ty nie rekomendujesz, żeby dzisiaj zamieniać kredyt ze zmienną na stałą? Bo tutaj momencik, zatrzymam się. To nie jest tak, że ja jestem przeciwnikiem stałych lub zwolennikiem zmiennych. Nie, to jest indywidualne podejście. Dla jednych to ma sens, dla innych niekoniecznie, tak? Więc nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Okej, okay, no to załóżmy, przy jakich parametrach się opłaca teraz zamienić kredyt ze zmiennymi na stałe, albo wziąć taki kredyt? Dobra, jeden przykład, kiedy się opłaca, jeden przykład, kiedy się nie opłaca. Okay, no. Jeszcze przykład, kiedy się opłaca. Mówiliśmy o ludziach, którzy mogą mieć za chwilę problemy z płynnością, więc nie, ale dzisiaj jeszcze tego problemu nie mają. Więc niech dzisiaj mrożą tę stopę procentową i po prostu mają z głowy. Daty pójdą do góry, oni stoją w miejscu, im się budżet spina. To jest okay, na plus. Dobrze, i teraz, no dobra, no to na minus? Na minus prosty przykład. Inwestor w nieruchomości kupił 7 mieszkań. Dzisiaj, powiedzmy, ma zdolność kredytową, ponieważ ona jest wyśrubowana, dużo płaci podatków, żeby była ta zdolność, żeby móc kupować kolejne mieszkania. Wie, że teraz zamrozi wszystkie te kredyty na stałej stopie oprocentowania po 9% w skali roku i on sobie zdaje sprawę, że WIBOR spadnie i wie, że on wtedy nie będzie miał zdolności, ponieważ zrobi amortyzację czy inne sposoby, żeby nie płacić tego podatku legalnie i on wtedy nie będzie miał zdolności, więc on nie będzie mógł przejść ze stałej na zmienną, bo to będzie się wiązać z tym, że potrzebujemy przenieść kredyt do nowego banku i on nie będzie miał zdolności, więc on dzisiaj wie, że to jest słaby deal. Czyli jeżeli bierze na wyśrubowanie zdolności, wtedy, ale teraz, jeżeli ten, załóżmy Kowalski, który ma ten budżet rozpięty i wie, że załóżmy za 2-3 lata, pewnie znowu będzie na etacie, znowu będzie miał dochody, więc nie ma ryzyka jakiegoś tam wielkiego utraty, to teraz jakie parametry powinien mieć ten kredyt ze zamrożoną stopą i odsetkami, żeby można było z niego łatwo wyjść, czyli brak prowizji za spłatę wcześniejszą, tak? Jakby. Tak jest, tak. Czy są takie oferty? Niskie koszty wyjścia. Niskie koszty tak, wyjścia. Są takie oferty. No i ING na przykład ma taką ofertę. Czyli wtedy mówisz, sorry, ale jest 9%, nara, mnie tu nie ma, idziesz do banku, jak jest na przykład WIBOR spada do 2%, idziesz, bierzesz marżę tam 2,5% i masz 4,5%. Tak jest, tak to i będziemy robić. Mówię, albo się dogadujemy, ja poproszę tak, aneks do tej umowy poproszę przygotować, a jak nie, to idziesz to po prostu, idziesz do banku, spłacasz tamten i zamieniasz hipoteki po prostu, podmieniasz. Tak. Byleby też nie było prowizji za... Tylko trzeba rozumieć, kiedy to będzie ten moment, tak? No i tak jak ja mówiłem, gdy warto było przychodzić na stałe, bardzo się to opłacało, to trzeba to po prostu śledzić, trzeba być na bieżąco z rynkiem. Ronald, powiedz mi, a co by było, gdyby twoja siostra dzisiaj chciała brać kredyt mieszkaniowy? Co byś jej doradził? No co ja bym jej doradził? No jeżeli znowu miałaby oszczędności, miałaby zdolność kredytową, miałaby potrzebę zakupu takiej nieruchomości, to tak. To ja bym mówił, to bierz, po prostu kupuj. Dzisiaj, jeżeli miałaby taką możliwość, żeby płacić jeszcze wyższą ratę od dzisiejszej o 50%, to bym jej raczej bym jej doradził, żeby wzięła zmienne oprocentowanie. Nie stało. Tu i teraz, tak? Tak. Ale rok temu by rada była inna pewnie, tak? Rok temu, o tej porze, szukałbym raczej jej stałego oprocentowania. Biznes Rider. Ja chciałem zapytać Cię jeszcze właśnie o przedsiębiorców, o osoby, które dzisiaj przez Nowy Ład zostały wepchnięte na ryczałt, bo zasady ogólne, czyli skala albo liniówka się już tak bardzo nie opłaca, więc jest dużo więcej ryczałtowców niż było. I jak banki dzisiaj patrzą na takich właśnie przedsiębiorców na ryczałcie, gdzie nie można policzyć dokładnie dochodu, bo są głównie kategorie, które się określa, są przychody. Jak banki na to patrzą, ile procent biorą pod uwagę? Dobrze, więc no, ryczałt bardzo popularny, właśnie tak jak wspomniałeś, Nowy Ład wepchnął dosłownie ludzi w ryczałt i te osoby, które mają dochody na ryczałcie, no ich zdolność mocno ucierpiała. Ona jest dwa razy mniejsza niż przy księdze przychodów i rozchodów, a dodając do tego jeszcze podwyższenie stóp procentowych i rekomendacje KNF, która weszła z życiem ostatniego dnia marca, no to naprawdę kiepsko wygląda. Ale okej, załóżmy, przedsiębiorca ma obroty
na przykład 20-30 tysięcy tak, miesięcznie, to jak bank do tego podchodzi? Ile procent tych przychodów bierze jako... Od 40 do 60%. Mhm. To dużo, to całkiem dużo. Pytanie, czy zastanawia się nad marżowością tego, czy trzeba mu udowadniać, jaka jest marża na tym realna? No bo nie, dochód brany jest pod uwagę, tak? Koniec końców. Ale jak to sprawdza? Czyli patrzy na koszty, jakie są? Dajesz te dokumenty do banku, bank patrzy, jaki dochód jest i bierze powiedzmy 40% tego dochodu do zdolności kredytowej. Tak? Tak, tylko że w przypadku ryczałtu są tylko przychody, nie ma dochodów. Czyli jakby nie płaci, bo niektórzy przedsiębiorcy nawet nie księgują sobie, nie księgują sobie żadnych kosztów. Bo sobie się nawet nie opłaca, jakby, chyba że mają VAT do liczenia, są VAT-owcami, wtedy im się opłaca. Rozumiem, no to wtedy biorą od 40-60% tego, nie? Okej. Także to też nie jest źle, tak? Bo czasami nawet dochód jest mniejszy. Bo jeżeli ktoś ma marżę na 20%, a płaci podatek ryczałtowy na przykład 3-5%, to też nie jest źle. Nie jest źle, ale i tak jest gorzej niż przy księdze przychodów i rozchodów po prostu, nie? To jest dwa razy mniej niż KPIR-ka, a od tamtej pory, od września, kiedy jeszcze stopy były relatywnie niższe niż dzisiaj jest wyraźnie, no to jeszcze spadło 50%. Także no jest źle. Okej. I mam tu takie pytania od widzów, bo prosiłem Was o to. Na część pytań już odpowiedzieliśmy. Jakbyś mógł, ja się zatrzymam tutaj i zrobiłem screeny tych właśnie pytań. Jakbyś ja przeczytam, spokojnie. Dokładnie. Dobra, pierwsze pytanie od Dawida. Czy są na rynku jeszcze dostępne kredyty ze stałym oprocentowaniem? Jeżeli tak, to gdzie? No słuchajcie, no, praktycznie każdy bank poza bankami spółdzielczymi. Idziemy dalej. Dominik, czy opłaca się wziąć długoterminowy kredyt na flipy? Jeżeli tak, to jaki? Oczywiście, jeżeli ma się odpowiednią zdolność. To jest trochę takie, wiesz, pytanie oksymoron, bo jest i kredyt długoterminowy, i flipy, które za chwilę się pozbywamy kredytu. No tak, no jak najbardziej. Dzisiaj jest nawet lepszy moment niż kiedyś był, ponieważ dzisiaj czasy procesowe są wyraźnie krótsze niż kiedyś, z racji tego, że mniej ludzi się stara o kredyt, więc możemy uzyskać decyzję kredytową na przykład w 2 tygodnie, a nie w 4 miesiące, jak było kiedyś, i to praktycznie przekreślało możliwość finansowania flipa kredytem hipotecznym. Dzisiaj tak już nie jest, więc tak, jest to jak najbardziej możliwe. Dalej mamy Krystiana. Czy do 150 tysięcy złotych jakie lepsze oprocentowanie, stałe czy zmienne? No Krystian, to nie zależy od kwoty, to zależy od Twojej sytuacji, którą masz w tym momencie u siebie. I sytuacji, którą mamy dzisiaj, tak? Tak, myślę, że tak. Swoje zdanie też na ten temat wyraziłeś. Mateusz, przykład. Raty zmienne, kredyt na 10 lat, zostało 6 lat do spłaty. Zamierzam nadpłacić 60% pozostałej kwoty do spłaty i pytanie, czy zmieniać na ratę stałą na pozostałe 6 lat spłacania? Nie sądzę, żeby to było dobre rozwiązanie, ponieważ w Twoim przypadku Ty już spłaciłeś sporo kapitału i jeszcze zamierzasz nadpłacić, więc zostanie Ci bardzo mało kapitału i odsetki są naliczone od kapitału, więc jakoś specjalnie tego nie poczujesz. No, możesz to zmienić, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było aż takie opłacalne jak wśród osób, które mają powiedzmy kredyt od roku, powiedzmy, tak? To taka odpowiedź. Tyle. Nie mam nic. Ja mam jeszcze takie pytanie. Czy jak ktoś ma dzisiaj oszczędności, na przykład ma 300 kredytu, kupił mieszkanie na kredyt i ma na przykład 100-200 tysięcy oszczędności albo 150 tysięcy i mógłby ten kredyt nadpłacić, bez prowizji załóżmy, to byś radził go spłacić, nadpłacić? Wiesz co, no ja bym nie nadpłacał. No ale to znowu zależy od osoby. No nie nadpłacałbym, ponieważ inflacja jest tak wysoka, że nie robiłbym tego. Tak. Pytanie, w co ta osoba może zainwestować te pieniądze? Dokładnie. Jeszcze, czyli do osób, które mają możliwości inwestycyjne, czyli na przykład są moimi absolwentami, robią flipy, kupują za te pieniądze mogą kupić mieszkanie, albo z kimś się złożyć kupić mieszkanie i zarobi na tym paręnaście czy parędziesiąt procent na takim flipie. No to w takim wypadku to w ogóle to nie w ogóle, więc ja bym radził Ci, pomyśl, co możesz zrobić, żeby te pieniądze zainwestować. Nawet możesz zainwestować z innym fliperem, nie musisz być fliperem, tylko na przykład są osoby, które tylko się zajmują finansowaniem innych fliperów i z tego żyją, tak naprawdę żyją ze swojego kapitału, dzielą się kapitałem na transparentnych zasadach i im się bardziej to opłaca niż nadpłacanie kredytu i nie wiem, płacenie o 7% mniejsze odsetki, kiedy no, ich pieniądz traci więcej. Tak. Dokładnie tak samo uważam. Jeżeli masz możliwość zainwestowania tych pieniędzy na wyższą stopę zwrotu niż kredyt, no to nie ma tutaj dylematu. Poza tym czasy są dzisiaj niepewne, nie wiadomo co jeszcze się wydarzy i lepiej mieć gotówkę na czarną godzinę niż nie mieć po prostu. Gotówka rządzi po prostu. Tak, więc zawsze trzeba mieć jakąś poduszkę finansową, niezależnie od tego ile kosztuje pieniądz, ile jest inflacja i tak dalej. Trzeba mieć po prostu środki operacyjne na różne ruchy.
Roland, jakbyśmy mogli takie podsumowanie zrobić, bo dużo powiedzieliśmy w tym odcinku, jakbyśmy mogli to podsumować, jakby tak, żeby osoby, które nas oglądają, miały to podsumowane. Dobra. Tak? Podsumowanie. Stopy procentowe są wysoko, będą jeszcze wyżej, tak na to wszystko wskazuje. Stałe oprocentowanie za chwilę będzie w okolicach 9% w skali roku. Według mnie mam taką predykcję, że w ciągu najbliższych 5 lat one będzie niższe niż dzisiaj, więc jeżeli ktoś nie zareaguje w odpowiednim momencie, no to na tym rozwiązaniu długoterminowo straci. Idąc dalej, dzisiaj kredyty hipoteczne dalej są oprocentowane wyraźnie poniżej inflacji. Mówimy wyraźnie w okolicach powiedzmy 2-3 punktów procentowych, to jest naprawdę sporo. Zdolność kredytowa dzisiaj Polaków, zdolność mocno została obniżona, więc bardzo ważne jest to, z kim współpracujecie, jeżeli chodzi o zdobycie kredytu. Ta osoba musi znać rynek, wiedzieć, co banki lubią, czego nie lubią, jakie wy macie dochody, jakie są mocne strony waszych dochodów, jakie są słabe i pod to po prostu grać. Także ważne jest, z kim współpracujecie. Jeżeli ktoś dzisiaj chce kupić nieruchomość, no to pamiętajcie, o tym jeszcze raz powtórzę, że ceny wzrosną, więc nie ma opcji pchania się pod kredyt, pod sam korek jak kamikadze. Nigdy tego nie proponowaliśmy i nie będziemy proponować. Aczkolwiek, jeżeli ktoś ma potrzebę, ma możliwości, akceptuje wysokie raty, ma dłużone pieniądze, to tak, jest to dalej dobry moment na zakup nieruchomości, czy to dla siebie, czy też po prostu w celach inwestycyjnych, ponieważ bardzo dużo wskazuje na to, że ceny nieruchomości dalej będą rosły. Dzięki wielkie za to spotkanie, za to, że zgodziłeś się podzielić swoją wiedzą. Gdzie można Cię znaleźć? Jakby ktoś chciał, bo wiem, że też masz swój kanał na YouTubie i tam dzielisz się wiedzą z tematu właśnie kredytów, te wszystkie to jest dookoła właśnie. Gdzie można Cię znaleźć? YouTube, mój kanał nazywa się Ronald Szczepankiewicz, to chyba najprostsza droga, tam mnie znajdziecie. Okej, okay, super. Dzięki wielkie, piątka. Cześć. Jeżeli mielibyście jakiś pomysł, kogo zaprosić do Business Ridera, napiszcie w komentarzu poniżej, kogo byście chcieli i o czym porozmawiać w ramach tego formatu. Także dzięki, że byliście razem z nami i trzymajcie się. Cześć.